Cześć, pojawił się kolejny wpis na blogu, więc przechodzimy od razu do konkretów. Tym razem będziemy mówić o NPC. I teraz uwaga, cytuję zgodnie z tym, co się w tym poście pojawiło. Chcieliśmy, aby miasta były nieco bardziej żywe, aby można było spotkać garstkę wirtualnych ludzi, ożywionych przez prawdziwych aktorów głosowych. Każda postać ma swoją własną osobowość i specjalizację. Ponieważ byliśmy w stanie stworzyć postacie bez czerpania zasobów deweloperskich z innych funkcji gry, dodaliśmy je jako dodatek, aby zapewnić szczególnie nowym wirtualnym rolnikom pewne punkty styku w formie wskazówek. Oferują oni porady i pomoc w zakresie podstaw rolnictwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, możesz po prostu swobodnie z nimi porozmawiać i zobaczyć, co spontanicznie przychodzi im do głowy. Czasami mogą zapytać, co o tym myślisz. Mogą również potrzebować pomocnej dłoni i zaoferować Ci jakiś kontrakt, gdy jest coś do zrobienia w okolicy. No i słuchajcie, tak jak to zostało powiedziane, że tych osób będzie garstka, tak, ta garstka to po prostu, no faktycznie garstka. To znaczy mamy Waltera, mamy Bena, Dave'a, Katie i Noah, czy Noe, to zależy jak tam sobie będzie pozwolił do siebie mówić. Więc Waltera już znacie, bo gdzieś tam się pojawiał wcześniej, Dave'a też, ale przejdźmy tutaj do tych postaci po kolei, czyli Walter. Walter podzieli się swoim doświadczeniem i opowie więcej o historii rodzinnego gospodarstwa, a jeśli potrzebujesz pomocy w nowoczesnym rolnictwie, no to odeślę Cię do swojego zaufanego, starego przyjaciela i pomocnika Bena. I teraz jeżeli chodzi o Waltera, to będzie on miał do nas pewnie dość specyficzne podejście, bo jak widać na załączonym dialogu zwraca się do nas, no jak leci dzieciaku, czyli będzie pewnie tak troszeczkę na nas patrzył prześmiewczo i z góry i sądząc po tych sucharach, które gdzieś tam wcześniej wypowiadał, no to właśnie takiego typu to będzie charakter. I cóż, kolejna postać to jest postać Bena, czyli to ten zaufany przyjaciel Waltera od 30 lat i Ben będzie opowiadał osobom początkującym więcej o podstawach rolnictwa. Jak siać, jak zbierać plony, obsługiwać maszyny do różnych etapów prac polowych i nie tylko. I jest zawsze blisko na farmie startowej, czyli jak można się było spodziewać, ta osoba będzie pełniła rolę takiego samouczka, który był w menu gry do tej pory. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, czy on będzie po prostu mówił, opowiadał, czy będą się też może odpalały jakieś, nie wiem, małe filmiki, tutoriale w tym czasie, ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek szczerze wydaje mi się, że taka encyklopedia wiedzy w menu, okraszona tam małymi obrazkami, chyba się trochę lepiej sprawdzała, aczkolwiek cała Akademia Farminga, no cóż, było mnóstwo osób, którzy podejrzewam wtedy nie wiedzieli, ale też pewnie i niektórzy do dzisiaj nie wiedzą, że jest coś takiego jak Akademia Farminga. Wydaje mi się, że to zostało trochę źle zrobione, bo po prostu powinna być lepsza komunikacja i lepszy odnośnik z gry bezpośrednio do tej Akademii Farmingowej. Więc co do Bena, on teraz będzie przejmował taką rolę, można powiedzieć, skarbnicy wiedzy dla początkujących i będzie takim, można powiedzieć, samouczkiem teraz NPC-towym. Jak wyglądają jego interakcje, o co można zapytać? Otóż już to gdzieś tam można wywnioskować z tego screena i pytania są tego typu. Jaka jest różnica między pługami a kultywatorami? Jakie są rodzaje pługów? Jakie są rodzaje kultywatorów? Jak i kiedy orać? Jak i kiedy kultywatorować? Więc tego typu no bardzo podstawowe pytania będzie można mu zadawać. I kolejna osoba. Tym razem mamy Dave'a. Sąsiad Dave jest osobą, którą mogliście wcześniej już poznać. Jest rolnikiem, ale stara, albo w zasadzie, no tak jakby stara się nim być, albo nie jest rolnikiem, ale stara się być kimś innym, jest początkujący, w zasadzie jest to trochę dziwna postać, popełnia już jakieś tam błędy, ostrzeże innych, żeby tych błędów jego nie powtarzali, ale generalnie no to będzie taka dosyć chyba postać humorystyczna, albo ubrana w takie kategorie troszeczkę, że tak powiem, kogoś, kto delikatnie mówiąc odleciał, bo oferuje ludziom zabiegi wellness i spanie na świeżym sianie i tak dalej, więc w zasadzie no, jest z miasta, będzie wyjaśniał swoją perspektywę tego, jak się żyje na wsi w porównaniu do tego, jak to było w mieście i tak dalej, i tak dalej. No ale przez jakiś tam czas, powiedzmy, nauczył się doceniać to rolnictwo, więc taka postać troszeczkę odjechana, wydaje mi się, z tego, co tutaj zostało przedstawione. I teraz, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądała z nim komunikacja, no to już na samym wstępie, jak się przedstawia, mówi, że jest David, możecie mu mówić Dave, ale tak w zasadzie to nie musicie, bo jest zadowolony z obu wersji. No i to, jak będą wyglądały dialogi, no to będą bardzo uproszczone, czyli miło mi Cię poznać, Ciebie też, właśnie się wprowadziłem, o jak fajnie, ale z Ciebie dowcipnić i tak dalej, więc no takie dosyć liniowe rzeczy można powiedzieć. I kolejna postać, która tym razem może troszeczkę więcej wiedzy tutaj wnieść, Katie, czyli osoba, która podróżowała po świecie, wróciła do domu, przejęła swoją rodzinną farmę, no i teraz będzie mogła Wam dawać jakieś tam praktyczne porady dotyczące hodowli zwierząt, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, no to będziecie mogli z nią porozmawiać albo na konkretne tematy, albo o podróżach, no i tutaj będą pojawiały się jakieś tam tematyczne anegdoty, także no postać taka, można powiedzieć, pół na pół, jeżeli chodzi o wiedzę. A to, jakie będą mogły być tutaj dialogi, to na przykład czy mogę w czymś pomóc, potrzebuję pomocy przy hodowli zwierząt, opowiedz mi o sobie, powiedz mi coś interesującego, albo muszę już iść. Czyli tak w zasadzie to podchodzimy do danej osoby, pojawia się informacja, czy mogę w czymś pomóc, no i my mamy tam do wyboru albo, że potrzebujemy informacji o hodowli zwierząt, albo po prostu jakieś tam zwykłe sztampowe pogadanki, które tak w zasadzie nic nie będą wnosiły, poza tym, że je przeklikacie albo na premierę gry przesłuchacie, a potem będzie już tylko dalej lub będziecie szukać informacji gdzie indziej, bo nie oszukujmy się, no taka będzie rzeczywistość, więc tak wygląda ta osoba. No i na koniec, no cóż, czasami opisy Giants mogą trochę zaskakiwać. Tutaj mamy kolegę Noah, czyli Noe, jak zwał, tak zwał, zobaczymy, jak będzie nam pozwalał na siebie mówić. W każdym razie kolega tutaj twierdzi, że ma rude włosy, lubi lukrecję i spacery po lesie, a tak w zasadzie to woli drzewa iglaste od liściastych, więc możemy się z nim przywitać, poprosić go, żeby powiedział coś więcej, powiedzieć, że to było bardzo interesujące wprowadzenie, no i pewnie jeszcze czegoś więcej się o nim dowiemy. A jest miejscowym leśnikiem i drwalem, czyli jego głównym zajęciem jest dbanie o las i upewnianie się o tym, że ten las jest traktowany z szacunkiem, więc jeżeli wyrzucicie w lesie jakoś tam, powiedzmy, puszkę, no to może Was spotkać sroga kara i jego gniew, więc uprzedzam przed takim zachowaniem, mimo że we farmingu formalnie tego robić się nie da, ale no cóż, wszystko jest możliwe, więc no cóż, będzie ścigał każdego, kto zostawi w lesie puszkę pustej lemoniady, fizzy, squeezy, squeezy i jak tam to wszystko się nazywało, więc musicie przygotować się na lekcję tego, jak macie się w lesie zachować. Więc tyle z wątku NPC-owego, z całej tej otoczki fabularno-dialogowej, która zostanie do gry wprowadzona. Tak w zasadzie to ciekawostka, coś nowego, coś świeżego. Obstawiam, że te postacie nie będą się ruszały i wodziły za nami wzrokiem, jak będziemy zaczynali z nimi rozmawiać. Nie wiem, czy jak się oddalimy, to będą gadały dalej, czy jak ustaniemy z boku, to będą przekręcać głowę. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, na pewno jakaś tam mimika twarzy się ma pojawić, a jak będzie z samą interakcją, czy jakąkolwiek gestykulacją, no to cóż, ciężko stwierdzić, jak to wyjdzie. Na pewno osoby nowe, świeże będą mogły skorzystać z tej opcji samouczkowej. Oczywiście będzie też można pobrać od tych postaci jakieś tam kontrakty. Także wygląda to, jak wygląda. Każdy musi sobie sam ocenić, na ile to jest opcja przydatna, czy też zupełnie dla niego zbędna. Przypominam, że w dniu jutrzejszym o godzinie 18:00 schodzi embargo dla osób, które zostały zaproszone do siedziby Giants na taki gameplay preview, czyli no, pokaz z obydwu mapek, czyli pojawi się kolejny gameplay. Mam nadzieję, że będzie to już wersja, można powiedzieć, taka zmierzająca ku końcowi, patrząc na to, jaką mamy datę. No i też na targach pewnie będzie sobie można niedługo w stacjonarnie pograć, ale w jaką wersję, no ciężko mi powiedzieć, no to wiem się od osób, które będą, jeżeli ktoś z Was będzie mógł gdzieś tam przemycić nam jakieś informacje, no to chętnie się na pewno takimi osobami będziemy wspomagać. Ode mnie to tyle, na razie, cześć.